Dzień dobry, witamy Państwa w Salonie Rzeczpospolitej podczas drugiego dnia Forum Ekonomicznego w Karpaczu, a przed nami debata, którą zatytułowaliśmy Rozwój innowacyjnej infrastruktury i inwestycje prywatne w czasach kryzysu, rola i znaczenie biznesu w zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi. A naszymi gośćmi są pani Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech i jednocześnie szef Centrum GovTech. Dzień dobry panie ministrze, witamy. Dzień dobry państwu. Jest również z nami pan Jerzy Kwieciński, wiceprezes zarządu Banku Pekao S.A. Dzień dobry panie prezesie. Dzień dobry, witam serdecznie. A trzeci z naszych mówców, uczestników naszej debaty to pan Tomasz Dreslerski, dyrektor sektora klientów kluczowych Orange Polska. Dzień dobry, witam serdecznie. Nie wiem, czy tutaj zastosujemy, czy to w myśl zasady ladies first, ale chyba z racji funkcji pierwsze pytanie skieruję do pani minister. Chodzi mi o tą, nie chcę powiedzieć przysłowiową, po prostu o rolę cyfryzacji i chodzi mi o tą perspektywę ostatnich lat. Takie krótkie resume, jakby pani minister nam przedstawiła, co się działo, takie najważniejsze punkty i czy jako kraj, jako społeczeństwo sprostaliśmy tym cyfryzacyjnym wymaganiom współczesnego świata. Tutaj zdecydowanie, jeżeli chodzi o cyfryzację w ostatnich latach, no to wiemy, że to tak naprawdę zdefiniowało, co działo się w tym obszarze, determinowała pandemia. Pandemia koronawirusa i to w różnym obszarze. No jakieś działania cyfryzacyjne też się działy. No ja pamiętam jeszcze, jak pan prezes był ministrem funduszy, no to był program Polska Cyfrowa. No to nie jest tak, że nic się nie działo. Miliardy z Europy płynęły, tak, z Unii. Zdecydowanie tak, to mówię, że tutaj właśnie w ostatnich latach to tym determinantem właśnie na głównym była pandemia i różne rzeczy się zadziały i takie wyzwania nie tylko w obszarze oczywiście infrastrukturalnym i tutaj też były poczynione różne działania, ale także w obszarze informacji, bo jeżeli mówimy o cyfryzacji, no to trzeba mówić także o informacjach i to tak jak mówimy o informacji, to też od razu trzeba pamiętać także o takim zagadnieniu jak chociażby dezinformacja. I tutaj jeżeli chodzi o inwestycje, które no, trzeba było od razu zrealizować, no to chociażby też z funkcji pełnienia roli pełnomocnika ministra edukacji. Do szkół zostały zakupione laptopy, uzupełniony sprzęt. Także tutaj te wieloletnie ostatnie inwestycje to jeszcze przed pandemią i okazało się, że to był strzał w dziesiątkę, doprowadzenie internetu do szkół. Przewidywaliśmy coś, tak? Nie, no, żartuję troszeczkę, ale rzeczywiście strzał w dziesiątkę nieco tak trochę do przodu wychodziliśmy, tak? Dokładnie tak. No zresztą pan redaktor świetnie powiedział, że się działo wcześniej. No faktycznie się działo wcześniej. I tutaj w inwestycje chociażby właśnie w tę infrastrukturę internetową. I to, co teraz przed nami, to w tym momencie tak naprawdę mówimy już o tym, co więcej i tak z poziomu chociażby tego, czego brakuje, no to tutaj nie sposób nie wspomnieć o tym, że oczywiście programistów nam brakuje. Mówimy o takich, szacunki są różne, mówią mniej więcej, tu mówimy o 100 tysiącach specjalistów z sektora IT i tutaj także staramy się przeciwdziałać, chociażby w 2020 roku, dwa lata temu ogłosiliśmy tutaj także z Ministerstwem Rozwoju, z Ministerstwem Spraw Zagranicznych, z Polską Agencją Inwestycji i Handlu, program Poland Business Harbor, ściąganie specjalistów ze wschodu, a chociażby w ostatnich dniach, już po dwóch latach ogłosiliśmy rozszerzenie dla inwestorów strategicznych, jest możliwe ściągania ekspertów, specjalistów IT już z całego świata. I tak naprawdę jesteśmy cały czas w dialogu i to z przedsiębiorcami z sektorów IT, ale także po prostu z polskimi przedsiębiorcami, którzy potrzebują nowoczesnych technologii i wsłuchujemy się w głosy i kolejne programy oczywiście będziemy realizować. Widzę kilka wątków. Pani od razu tak, dyrektor, od razu już ad vocem, proszę bardzo. Ad vocem specjalistów IT, ICT. Rzeczywiście z punktu widzenia firm technologicznych, bez tych specjalistów nie da się dokonywać rzeczy wielkich, nie da się cyfryzować zarówno sektora publicznego, jak i prywatnego. Teraz problem, który widzimy jest następujący. Tych specjalistów, no, tak jak pani minister powiedziała, jest za mało. Nasz problem polega na tym, że ich statystycznie każdego roku przybywa coraz mniej niż w krajach choćby sąsiadujących. To, co
Ja jestem w stanie porównać nawet 5-7 lat temu, to ci specjaliści zawsze nam rotowali, rotowali w kraju. Dostawali wyższe pieniądze, przechodzili z firmy do firmy. Nasz problem dzisiaj polega na tym, że oni rotują za granicę. Jeszcze 3 lata temu to były Niemcy, Francja, Wielka Brytania. Dzisiaj ratują po całym świecie. Ewidentnie potrzeba nam programu z jednej strony, który będzie uatrakcyjniał dla młodych ludzi to, ażeby zostali specjalistami od branży ICT, a z drugiej strony, żeby oni aż tak nie rotowali, bo możliwość i też sprowadzanie ich z różnych krajów ościennych jest w praktyce dość mocno ograniczone. A chyba z tym ograniczeniem to nie. A jednak 55 tysięcy osób przyjechało w ramach Poland Business Hub. Tak, tak. Ja mówię o takiej sytuacji, że przyjechało. Tylko jakbyśmy dzisiaj dowolną wiedzieli firmę IT z pierwszej 30, to każda z nich, pomimo tego, że oni przyjechali, boryka się z wakatami, które trudno dotrudnić. Jak weźmiemy inne korporacje, bo przecież ci specjaliści nie pracują tylko w branży IT, po prostu są specjalistami od ICT w biznesie, tam także są wakaty, więc to, że oni przyjeżdżają jest faktem, to, że ich niestety ciągle brakuje jest drugim faktem. Pan prezes zdaje się też adwocem. Jest proste wytłumaczenie tego faktu. Procesy cyfryzacyjne w gospodarce, ale również w administracji bardzo silnie przyspieszyły w wyniku COVID-u. Widzimy to w banku, w naszej firmie. Widzimy to również u naszych klientów. Ocenia się, że procesy transformacji cyfrowej w polskich firmach przyspieszyły aż o 5 lat w wyniku COVID-u. Co to oznacza? Że to zapotrzebowanie na dodatkowe ręce informatyków szalenie wzrosło w tych ostatnich latach i skumulowało się w stosunkowo krótkim okresie czasu. A poza tym my zyskaliśmy sobie opinię kraju na rynkach międzynarodowych, który ma doskonałych specjalistów w branży IT, więc nie tylko dlatego tutaj lokują swoje centra biznesowe, ale centra informatyczne, największe korporacje na świecie, ale z racji tego, że jak gdyby nasza gospodarka staje się coraz bardziej otwarta, coraz bardziej konkurencyjna, więc zwiększa się ruch siły roboczej, takim mianem się to określa, co oznacza, że ludzie, którzy mają takie zawody międzynarodowe, a to są takie zawody międzynarodowe, znacznie łatwiej znajdują pracę w wielu miejscach świata. A ponieważ są to zazwyczaj jednak ludzie młodzi, albo zaraz po studiach, albo nawet w latach 30 lat. Dlatego dla nich przeniesienie się z jednego miejsca w drugie nie stanowi problemu. W związku z tym, dostosowując się do tych nowych warunków, ja uważam, że nie mamy wyjścia, tylko powinniśmy przyciągać zdolnych informatyków z innych krajów, zresztą o czym tutaj pani minister mówiła. I to samo przez lata robiły inne, bardziej rozwinięte kraje na świecie. I my to samo musimy po prostu robić. Panie prezesie, jeszcze dodatkowe, że tak powiem, pytanie, bo oczywiście my tutaj widzę od razu w pierwszej tej rundzie pytań się skoncentrowaliśmy na tych, nazwijmy to, brakach kadrowych, niedoborach, ale ja chciałem zapytać, no tak jak wszyscy wiemy, pan prezes wcześniej był i ministrem finansów, i prezesem PGNiG, i ministrem rozwoju, i chodzi mi o to, że a teraz będąc prezesem banku, no, pan obserwował te procesy cyfryzacyjne i po stronie administracji, tak, i w spółce Skarbu Państwa, powiedzmy, i teraz tutaj w banku też. I chciałem zapytać o to, i gdzie to wyglądało, tak już mówiąc wprost, najlepiej, a gdzie najgorzej, tak? Czyli kto lepiej performuje? To znaczy, jeżeli możemy tak generalnie powiedzieć, że to jak funkcjonują różne kraje, jakie mają osiągnięcia w rozwoju, faktycznie zależy od głowy. Tą głową to jest zarządzaniem państwem i stworzenie takiego modelu, który w przypadku danej kultury, danego narodu będzie po prostu optymalny. Ja przypomnę, że Polska nie jest krajem, który jest silnie zarządzanym centralnie. Wprost przeciwnie, jeżeli porównujemy się do innych krajów szybko się rozwijających albo wręcz rozwiniętych, jesteśmy krajem, który ma model stosunkowo silnie zdecentralizowany. To oznacza, że rola samorządów różnych szczebli w zarządzaniu państwem
jest olbrzymia. I my to widzimy, możemy to porównać, jak to wyglądało, załóżmy, 20 czy 30 lat temu, jak to wygląda w tej chwili. I piętą achillesową naszą przez wiele lat to było to, że właśnie to zarządzanie na poziomie centralnym, jak również szeroko rozumianej administracji, było bardzo odporne na innowacje, a w pewnym momencie właśnie na te innowacje technologiczne związane z sektorem IT, czy szerzej rozumianym sektorem ICT. I sam pamiętam, bo byłem odpowiedzialny za takie programy jeszcze w latach 90. i później, te programy po prostu nam nie wychodziły. I tu mogę śmiało powiedzieć, że parę lat temu, powiedzmy te 4-7 lat temu, nastąpił przełom, bo zaczęły nam wreszcie te programy wychodzić. Ja nie mówię, że jest wspaniale, bo nie jest. Ale one zaczęły nam wychodzić i to na wszystkich szczeblach też. To nie jest tak, że każdy program się udał, żeby było jasne. Ale mamy tą cyfryzację, która wchodzi bardzo mocno w zdrowie, też bardzo trudny obszar, w zarządzanie administracją. Również samorządy bardzo silnie weszły w tego typu programy dotyczące cyfryzacji samych jednostek samorządowych, ale też budowy infrastruktury na poziomie regionalnym. Tu kolega pewnie więcej na ten temat może też powiedzieć, bo Orange w tych programach uczestniczył. Czy świetny program digitalizacji podłączenia pod internet szerokopasmowy wszystkich szkół w Polsce. To są niewątpliwie zawsze naprawdę sukcesy. Jeszcze raz chcę powiedzieć, nie jest idealnie, ale dokonaliśmy naprawdę bardzo dużego postępu i wydaje mi się, że w tej chwili jesteśmy dobrym przykładem nawet na poziomie Unii Europejskiej tego, co się w tym dzieje. A digitalizacja obok polityki klimatycznej jest najważniejszym obszarem w działaniach Komisji Europejskiej na najbliższe lata. I my się w ten nurt na pewno bardzo dobrze wpisujemy. I co ważne, te działania podnoszą innowacyjność, ale przede wszystkim podnoszą konkurencyjność naszej gospodarki. I też widzimy, że one potrafią akomodować szoki, które się zdarzają. Proszę zobaczyć, jak mieliśmy ten ostatni silny szok związany z pandemią i z kryzysem, który później wystąpił. Te firmy, które miały taką swoją nogę cyfryzacyjną, dużo lepiej sobie poradziły aniżeli inne firmy na rynku. I to dotyczy naprawdę bardzo, bardzo wielu sektorów. To nie tylko czyste firmy IT, ale firmy produkcyjne wręcz, które po prostu potrafiły wykorzystywać internet, czy do sprzedaży swoich produktów, czy do relacji z klientami. Czy nawet nasz bank jest tego przykładem, bo bank Pekao S.A. przechodzi bardzo silną w tej chwili digitalizację. Nadrabiamy braki poprzednich lat. Bardzo wyraźnie odczuliśmy te zmiany właśnie szczególnie w tym okresie kryzysu. A pan jako przedstawiciel, panie dyrektorze biznesu, też ma takie wrażenie, czy też może pewność, że te ostatnie lata jednak doszło do gwałtownego przyspieszenia, jakieś sukcesy są, tak? Gdzieś poszliśmy naprzód. Jeśli chodzi o ostatnie lata, to zdecydowanie to, co cieszy, to tak jak pan prezes powiedział, zarówno na rynku masowym, jak i na rynku biznesowym, te inwestycje infrastrukturalne, które były de facto podstawą tego, żebyśmy mogli sobie poradzić z nauczaniem zdalnym podczas kryzysu, z pracą zdalną podczas kryzysu, z telemedycyną podczas kryzysu i wieloma innymi usługami, których wcześniej nie używaliśmy, a zaczęliśmy, to jest coś, co nam wyszło. Inwestowaliśmy z prywatnych środków przez ostatnie 5 lat, niecałe 5 lat. Orange sam wydał 4 miliardy złotych na inwestycje i dzisiaj 6,5 miliona gospodarstw domowych ma dostęp do szybkiego internetu. Pani minister powiedziała o inwestycjach w szkołach. No też na szczęście ten proces nie zaczęliśmy robić tydzień przed pandemią, tylko to był proces, który trwał dość dużo czasu, dał bardzo dużo. Inwestycje z POPC dały także bardzo dużo. Natomiast ja też do końca nie jestem takim hura optymistą z punktu widzenia przyszłości, no bo
to, że zrobiliśmy dużo i że faktycznie udało nam się dzięki temu względnie obronną ręką przejść przez szczególnie zagrożenie covidowe, to nie znaczy, że rozwijamy się na tym samym poziomie, co choćby kraje ościenne. Dzisiaj stopa inwestycji w Polsce jest mniej więcej 1/3 niższa niż właśnie w krajach ościennych. Jak weźmiemy sobie inwestycje takie typowo właśnie infrastrukturalne i cyfrowe, myślę tutaj o komunikacji i informacji, no to widzimy, że się rozwijamy 2 razy wolniej niż średnia w krajach Unii Europejskiej. I to jest taka obawa i też wyzwanie zarówno dla biznesu, jak i dla rządu, że nie możemy doprowadzić, żeby w dłuższym okresie czasu to spowolnienie inwestycji trwało, ponieważ nasza gospodarka w naturalny sposób będzie mniej konkurencyjna z naszymi choćby sąsiadami. Nie? Też nie wyobrażamy sobie chyba dzisiaj, że w przyszłości będziemy konkurować tylko i wyłącznie kosztami pracy, które jak wiemy wcale już w Polsce takie tanie nie są. Ale panie dyrektorze, doprecyzowując, pan ma na myśli te inwestycje stricte telekomunikacyjne, tak? Czy... Jest taki dział, tak zwana sekcja J, który jest notabene Orange, mniej więcej inwestując 2 miliardy rocznie, stanowi około 25% tychże inwestycji. To jest między innymi, to są inwestycje w infrastrukturę, także światłowodową, a także wszystkie inne kompetencje i usługi, które są związane z budowaniem świata cyfrowego. Czyli tutaj mówimy o zarówno data center, o cloudzie, o wielu innych usługach, o cyber security, które są potrzebne do tego, żeby tak jak pan prezes powiedział, choćby przedsiębiorstwa mogły się digitalizować, a rzeczywiście większość tych dużych przedsiębiorstw, choć wszystkie są trochę na innym etapie tej ścieżki dochodzenia do świata cyfrowego, ale to jednak one są już bardzo zaawansowane i tych inwestycji jak najbardziej potrzebują. Jeszcze jedno pytanie doprecyzowujące. Rozumiem, że oczekuje pan tych inwestycji ze strony publicznej, tak? To, co jest potrzebne, no, trudno sobie wyobrazić, że ze strony publicznej te inwestycje same będą. To, czego potrzeba zdecydowanie, to mocnej zachęty dla właśnie inwestorów prywatnych, żeby te inwestycje były wykonywane. No bo dzisiaj to jest tak, że nawet jak weźmiemy ten element infrastrukturalny, to trzeba pamiętać, że wydawane miliardy, one są inwestycjami o bardzo, bardzo długiej stopie zwrotu. Te inwestycje i stopy zwrotu to nie są inwestycje, które się zwracają po 2-3 latach. Trzeba wielu, wielu lat na rynku, czy to biznesowym, czy masowym, ażeby się zwróciły. Więc z tego punktu widzenia potrzeba naprawdę wielu zachęt do tego, żeby tak bardzo kapitałochłonne inwestycje ciągle były kontynuowane. No, to panie ministrze, to chyba piłeczka w pani stronę. Co to będą, czy będą zachęty, nie będą, tak? No, krótko mówiąc, poprosimy o odpowiedź na postulaty tutaj pana dyrektora. W ostatnich latach no to mieliśmy też dużo dużych inwestycji, chociażby Google, który zainwestował miliard dolarów, o ile dobrze pamiętam. Tak samo Microsoft, którzy inwestują tutaj, aby też a propos infrastruktury chmurowej, żeby była tutaj na terenach naszego kraju. Ze względów oczywiście no, te względy, które są szalenie istotne, mamy wojnę hybrydową, jeżeli chodzi o zakres cyberbezpieczeństwa, no to jest szalenie istotne, aby tutaj w tym zakresie działać i funkcjonować. Jeżeli chodzi o zachęty, to właśnie to są przykłady tych, którzy się zdecydowali na inwestycje. Ja myślę, że też pewnie tutaj panu dyrektorowi, pan dyrektor ma na myśli także inwestycje polskich przedsiębiorców tutaj, czyli niekoniecznie ściąganie zagranicznych inwestorów. Więc tutaj oczywiście odpowiadamy na te potrzeby, chociażby no, wracając znowu do Poland Business Harbor, którym odpowiadamy na te braki, jeżeli chodzi o specjalistów IT. A wracając do tych zagranicznych inwestorów, to rozmawiamy z nimi, z amerykańskimi inwestorami potencjalnymi, którzy wskazują zawsze w rozmowach na zagadnienie, które już tutaj dzisiaj padło, bo jeżeli chodzi o infrastrukturę, natomiast także w obszarze kompetencji edukacja. I tutaj zainwestowaliśmy znowu infrastruktura, natomiast zaraz powiem o kolejnych elementach. W laboratoria przyszłości tutaj 1,2 mld złotych dotarło do wszystkich szkół podstawowych w Polsce. Wszystkich, to mam na myśli szkoły publiczne, ale też niepubliczne, szkoły polskie za granicą. Na rzecz tego, aby szkoły mogły zakupić taki sprzęt jak drukarki 3D, mikrokontrolery z lutownicami, sprzęt do nagrywania. To jest w katalogu podstawowym, obowiązkowym, to każda szkoła ma. A jeszcze 200 innych pozycji, z których mogły szkoły wybierać. I
każda szkoła dostała co najmniej 30 tysięcy złotych, to mówimy o małych szkołach poniżej 100 osób, a już licznik się przeliczał 300 złotych na ucznia w większych szkołach. I to oczywiście, powiedzą Państwo, to jest infrastruktura, sprzęt, a co dalej, tak? Czy nauczyciele dadzą radę i tak dalej, zawsze takie wątpliwości w rozmowach różnych słyszę. Natomiast oczywiście za tym idą dalsze systemowe kroki. I chociażby przedmiot biznes i zarządzanie, który wprowadzamy, zastępujemy przedmiot podstawę przedsiębiorczości. Przedmiot, który będzie też dostępny już na także w rozszerzonym formacie z maturą, bo do tej pory nie mieliśmy matury z przedmiotu podstawy przedsiębiorczości, to było jako obowiązkowy przedmiot, ale tylko w zakresie 2 godzin. Tu już mówimy o 8 godzinach i o tym, że tutaj chcemy wprowadzić taki element w ramach tutaj konsultacji społecznych z szerokim gronem także przedsiębiorców, polskich przedsiębiorców, zagranicznych inwestorów, tutaj oczywiście społeczności, także stowarzyszeń różnych. Jest projekt grupowy. Chcielibyśmy to też wskazują przedsiębiorcy w rozmowach. Bardzo ważnym elementem jest to, aby pracownicy potrafili działać grupowo. Nie nastawienie tylko i wyłącznie na jednostkę, ale właśnie na tę pracę zespołową, grupową, bo doskonale wiemy, że oczywiście można zdziałać wiele samemu, ale razem jeszcze więcej. I to w każdych naszych firmach, w różnych miejscach pracy widzimy i dostrzegamy. Więc takie właśnie kolejne systemowe elementy do układanki edukacyjnej, która jest oczywiście inwestycją znowu wieloletnią, ale niezbędną i ważną, której nie można zapominać. To tak, był troszeczkę poruszony wątek pandemii. Tutaj pan dyrektor mówił, że biznes, w szczególności sektor telekomunikacyjny sobie z tym poradził. No mówimy o pracy zdalnej, o zdalnej edukacji. No ale teraz nie sposób nie powiedzieć o kolejnym kryzysie i kolejnym wyzwaniu, czyli wojnie na Ukrainie, agresji rosyjskiej. To kolejny sprawdzian dla biznesu, także telekomunikacyjnego. I tutaj daliście radę, czy... Muszę powiedzieć, że te dwa kryzysy, kryzys związany z COVID-em i z wojną po naszej wschodniej stronie granicy, to były zupełnie inne wyzwania, bo ile faktycznie w sytuacji COVID-u ten wzmożony ruch o 40% w naszej sieci był rozłożony równomiernie po całym kraju, bez problemu sobie z tym poradziliśmy. Ta sieć nasza była od wielu lat bardzo mocno doinwestowana, więc w ogóle nie zachwiało to naszym modus operandi. To sytuacja po stronie naszej wschodniej granicy i bardzo w krótkim czasie wzmożona migracja ludzi do Polski z Ukrainy spowodowała, że choćby ilość SMS-ów, które były wysyłane w bardzo określonym rejonie geograficznym, wzrosła 40-krotnie. Ilość danych, które były transferowane pomiędzy Polską a Ukrainą, wzrosła 400-krotnie. To powodowało, że żadna sieć nie mogłaby w sposób naturalny utrzymać takich anomaliów. Dlatego też musieliśmy przeprowadzić szereg działań. Na przejścia graniczne w ciągu raptem jednego dnia sprowadziliśmy mobilne anteny, to w telekomunikacji nazywa się BTS-y. Doinwestowaliśmy kilkadziesiąt anten, które pomogły nam w tym pierwszym momencie w ogóle utrzymać ciągłość komunikacji pomiędzy ludźmi. Jak to zrobiliśmy, to się okazało kolejne wyzwanie, które wcale nie było mniejszym, bo pamiętamy te zdjęcia z telewizji, bądź jak ktoś miał okazję być osobiście z granicy, przeciążonych dworców, noclegowni dla Ukraińców. Tam była potrzeba tworzenia bardzo szybko sieci Wi-Fi. Ich tam po prostu nie było. I te działania już były bardzo mocno rozłożone po całej Polsce, bo mówimy tutaj zarówno o dużych ośrodkach. Ja w głowie cały czas pamiętam, jak w Warszawie jest takie centrum Arena Ursynów, bardzo duży obiekt, gdzie trzeba było tych tak zwanych access pointów, czyli takich elementów sieci, które emitują sygnał, raptem w jedną noc rozłożyć na bardzo dużym obiekcie. Ale mówimy o setkach szkół, zarówno w dużych, jak i małych miastach. To dla nas było rzeczywiście bardzo duże wyzwanie logistyczne, choćby, bo technologicznie to wcale nie było zaawansowane, ale aby czas reakcji był niespotykany. I myślę, z tego punktu widzenia daliśmy zdecydowanie sobie radę. Jeden element taki typowo ludzki, który w ogóle nie ma nic wspólnego z technologią, no nas bardzo mocno pozytywnie zadziwiło zachowanie naszych pracowników, którzy absolutnie w sposób niestymulowany weszli w wolontariat. Do tej pory rozdaliśmy 600 tysięcy
kart. Pomagaliśmy w punktach recepcyjnych przy przejściach rejestrować te karty. To w ogóle było, tak jak powiedziałem, niestymulowane i w takim aspekcie ludzkim to bardzo cieszy i bardzo też mocno przestudiowaliśmy ten kazus. Mamy nadzieję, że tego typu zachowanie uda się nam w przyszłości także propagować wśród naszych pracowników. Panie prezesie, no Ukraina jest bliska pańskiemu sercu. No rozumiem, że to infrastruktura w tej materii, w przypadku tego kryzysu uchodźczego, nazwijmy to tak, no chyba też zdała egzamin. Na pewno zdała infrastruktura, zdały też egzamin banki. Wprawdzie to nie jest element systemu IT, ale mieliśmy znaczące zapotrzebowanie na gotówkę, bo te osoby przyjeżdżając do kraju przyjeżdżały z hrywnami w kieszeni, a nie miały po prostu naszej waluty, więc wszystkie bankomaty, oddziały były obciążone. Więc to było wyzwanie dla świata bankowego z czysto punktu widzenia logistycznego, bo po prostu te banknoty, te monety trzeba było tam dowieźć. I nasz sektor bankowy nigdy wcześniej nie miał styczności z tego typu problemem. I po tych pierwszych godzinach to uspokoiło się. A poza tym to, w czym nam cyfryzacja bardzo silnie pomogła, to między innymi w tym, że banki tutaj operujące w Polsce wprowadziły specjalne udogodnienia dla uchodźców z Ukrainy. Mogli oni i nadal mogą założyć bezpłatne konta z bezpłatną obsługą. I masowo z tego uchodźcy korzystali. Zakładali też konta, wykorzystując nowe technologie. Na przykład u nas w banku można sobie założyć konto wirtualnie, robią sobie zdjęcie selfie, więc nie trzeba koniecznie chodzić do banków. Tak samo jak większość operacji można wykonywać absolutnie zdalnie. Więc to były te ułatwienia, które tutaj się sprawdziły. A wiemy, że do Polski w ciągu tego krótkiego czasu napłynęło parę razy więcej, 5 razy więcej uchodźców, aniżeli w całym tym wcześniejszym kryzysie Unii Europejskiej, kiedy uchodźcy do Europy napływali z północnej Afryki i z Bliskiego Wschodu. Więc to też pokazuje, że właśnie nie tylko pod względem wielkiej solidarności, która uczyniła z naszego kraju miano takiego supermocarstwa nawet humanitarnego, tak się o Polsce zaczęło mówić, ale też poradziliśmy sobie pod względem organizacyjnym i również technologicznym o tym, co tutaj w tej chwili mówimy. No i teraz niestety przed nami kolejny tutaj sprawdzian i tutaj już mówię o tym kryzysie energetycznym. Potencjalne blackouty. Ja rozumiem, panie dyrektorze, że to jakieś wyzwanie dla sektora telekomunikacyjnego jest, a wręcz może bardzo duże wyzwanie. Jak sobie popatrzymy szczególnie od strony tego, jak wygląda struktura kosztowa telekomu, no to trzeba pamiętać, że koszty energii stanowią tam jedną z głównych dwóch pozycji obok kosztów związanych z pracą. W związku z tym, no rzeczywiście jest tak, że te nasze koszty związane z energią, my ich nie możemy i też nie chcemy redukować w sposób techniczny, bo 90% w ogóle emisji naszego CO2 jest właśnie związane z energią, która z kolei niemalże w całości jest przeznaczona na utrzymanie sieci. Po prostu sieć konsumuje energię i dlatego też z jednej strony ze względu na to, jakie mamy zobowiązania społeczne, z drugiej strony ze względu też na taką chęć immanentnej kontroli naszej strony kosztowej, już dziś zdecydowaliśmy się używać dwóch farm wiatrowych, które zostały zbudowane tylko i wyłącznie na nasze potrzeby. To jest mniej więcej zaspokojenie naszych 10% konsumpcji energii do 2024 roku, aby się dalej uniezależniać. Będziemy korzystać z kolejnej olbrzymiej farmy wiatrowej. To nam mniej więcej da sytuację, w której 30% naszych kosztów energii będzie właśnie energią zieloną, a do roku z kolei 2025 mamy cel i rozpoczęte działania, żeby aż 60% naszej energii
to była rzeczywiście energia zielona. My nie możemy tego tematu, nie chcemy tego tematu omijać. To jest nasza odpowiedzialność, ale też sensowność rachunku ekonomicznego. To panie ministrze, bo tu rozumiem, że już no, telekom rzeczony konkretny się w jakiś sposób, nazwijmy to, zabezpiecza, działa do przodu, inwestuje, ale czy w ogóle jest jakieś takie myślenie w rządzie tutaj? No bo w zasadzie można powiedzieć tak, oczywiście telekomy, te największe cztery, które u nas są, są firmami prywatnymi, tylko że jakby im zabrakło prądu, no to nie wiem, czy to, co by się działo. Znaczy, no, nie byłoby usług, tak, ale to wręcz można mówić, nie wiem, że mogłoby wybuchnąć jakaś panika, czy coś w tym stylu, i czy w ogóle no, ktoś już o tym myśli, że tak się może stać. Jest oczywiście zespół, który pracuje tutaj na rzecz energetyki i tego, żeby oczywiście takie sytuacje nie miały miejsca. I jest to tutaj pan premier powołał cały, no naprawdę świetnych specjalistów i to już trwa oczywiście nie teraz, dlatego że skończyło się, chociaż my dzisiaj mamy piękną pogodę, jeszcze wciąż jeszcze lato kalendarzowe, tylko już od wielu miesięcy, od początku tak naprawdę wojny, a oczywiście także wcześniej, no po prostu zresztą pan tutaj prezes sam działał w tym obszarze energetyki, więc tutaj no, mogę tylko powtórzyć za panem premierem, no niczego nie zabraknie, nie może. Jeżeli mówimy o tego typu zagrożeniach, to Polska obok Francji to są te kraje, które są najmniej zagrożone z punktu widzenia takich szoków związanych z dostępem do energii. Polska obok Francji, tak? Tak. Bo Francja ma, ale to, panie prezesie, bo Francja ma atom, to rozumiem. A my dlaczego taki jesteśmy? My mamy sporo węgla i 75, prawie 75% naszej energii elektrycznej to nadal pochodzi z węgla. Oczywiście część z tego węgla sprowadzamy, ale zdecydowana większość tego węgla to jest nasz węgiel wyprodukowany, wydobywany w Polsce. W związku z tym no, nie jesteśmy tak mocno zagrożeni. Mówię od strony energii elektrycznej. Osobną sprawą jest fakt, że ceny energii elektrycznej poszły na bardzo wielu rynkach, na całym rynku europejskim, bardzo silnie w górę. I to stanowi wyzwanie dla gospodarstw domowych, ale ponieważ te ceny są jak gdyby regulowane przez URE, więc dzięki działaniom URE i rządu można powiedzieć, że mamy tutaj taki pewien mitygator, stabilizator tych cen, bo po prostu te zwiększone koszty energii będą rozłożone w czasie. Większym wyzwaniem są ceny energii w gospodarce, w biznesie. Tutaj no nie chcę zabierać tematu pani minister, ale rząd też pracuje nad tym, żeby pomóc firmom, szczególnie tym firmom, które są bardzo silnie energochłonne w przetrwaniu tego trudnego czasu. Ale generalnie możemy też powiedzieć, że ten kryzys już nie kryzys covidowy, ale ten kryzys, który mamy w tym roku wywołany wojną, który skutkuje wysokich cenach surowców, wysokiej cenie energii elektrycznej, też doprowadził do pewnych zmian, które ja uważam w dłuższym okresie będą korzystne. Chodzi między innymi o to, że jak te ceny energii poszły tak silnie w górę, to ceny energii, która jest produkowana na farmach wiatrowych czy fotowoltaicznych, zaczęły być po prostu silnie konkurencyjne. I widzimy, no tu przykład kolega podał z firmy Orange, ale bardzo wiele podmiotów myśli o budowie swoich własnych źródeł. To samo dzieje się w gospodarstwach domowych. Powstaje coraz więcej urządzeń fotowoltaicznych przy gospodarstwach domowych. Są wprowadzone nowe technologie. Na przykład stały się bardzo popularne pompy ciepła. Nie wiem, czy pan redaktor wie, ale tak jak jeszcze niedawno można było od ręki je wszędzie kupić, to teraz trzeba rok czasu czekać na taką pompę. Więc to powoduje naprawdę bardzo duże zmiany. A więcej energii właśnie produkowanej z odnawialnych źródeł energii, to mniejsze zużycie kopalin i również nasze większe uniezależnienie się od sprowadzania surowców energetycznych z zewnątrz. Więc to są te pozytywne strony tego kryzysu,
który no niewątpliwie no, silnie oddziałuje na, nie tylko na ceny, ale przecież inflacja, którą mamy w bardzo dużym stopniu, jest wywołana zwiększeniem cen surowców energetycznych. No tutaj ja rozumiem, że ten węgiel jest taką naszym ciągle napędem, ale też alternatywą na kryzys, ale w kontrze do tego, co pan mówił, co pan dyrektor, no to tutaj rozumiem, że już sektor telekomunikacyjny nie dość, że chce mieć swoją energię, to jeszcze zieloną energię, tak? To jest akurat kwestia dużo bardziej związana, sama idea bycia green z naszą odpowiedzialnością społeczną i z naszego punktu widzenia my dziś bardzo dużo robimy od strony takiej zwykłej pracowniczej, żeby ograniczać z jednej strony zużycie energii, ale też generować na swoje własne potrzeby wiele inicjatyw, które są green i to już nie jest związane tylko z elementem, tym takim czynnikiem kosztowym, ale pewnego rodzaju podejściem w ogóle do życia i tego, jak widzimy przyszłość, jak widzimy dbanie o naszą planetę, więc zdecydowanie tak. Natomiast sam ten pomysł akurat elektrowni wiatrowych i użycia tego na nasze potrzeby oczywiście też jest podszyty elementem związanym z potrzebą zarządzania i przewidywalnością zarządzania naszymi kosztami. Troszeczkę już będziemy zbliżać się do końca naszej debaty, bo też chciałbym tu pewne te ramy czasowe zachować. To jeszcze wrócę do tytułu naszej dyskusji, bo tak rozwój innowacyjnej infrastruktury. Chciałem zapytać panią minister, no w świetle tych wszystkich kryzysów dotychczasowych, obecnych, no i generalnie patrząc trochę do przodu, to pani z punktu widzenia, nazwijmy to rządowego, to jakiej nam jeszcze tej infrastruktury brakuje, co my będziemy robić, jakie są plany, tak? Co jest najbardziej potrzebne w takich okolicznościach, w jakich się znajdujemy? Na pewno to, co już prezydent w wyborach prezydenckich ogłaszał i także było powtórzone to w Polskim Ładzie, to jest pokrycie szybkim internetem obszaru całej Polski. Tutaj, to powtórzę tutaj za panem prezesem, oczywiście można jeszcze być, cały czas mamy apetyt na więcej, natomiast i tak jesteśmy w dobrej sytuacji, no chociażby ten szybki internet w szkołach i tutaj oczywiście kolejne generacje też telekomunikacyjne, no to są zagadnienia, które przed nami i które tak naprawdę już nie chcę nawet mówić 5G, bo to można już mówić o kolejnych generacjach, więc to są zagadnienia, które na pewno będą realizowane. Dobrze usłyszałem sieć 5G, tak? Proszę? Dobrze usłyszałem, że o sieci 5G pani wspomniała. No tak? To są oczywiście plany. To ja tylko jak mogę ad vocem, bo ad vocem i niejako odpowiadam na prowokację. Z 5G jest tak, że jesteśmy na dziś opóźnieni 2 lata we wdrożeniu. 2 lata we wdrożeniu to znaczy, że 2 lata temu my oczekiwaliśmy jako sektor, jako rynek aukcji. Oczekiwaliśmy tego, że będziemy mogli pomiędzy poszczególnych operatorów rozdystrybuować pasmo. Jesteśmy nie tylko opóźnieni względem Europy Zachodniej, jesteśmy opóźnieni względem Rumunii, jesteśmy opóźnieni względem Czechów. I teraz sytuacja wygląda tak, że technologicznie, gdybyśmy mieli dzisiaj aukcję, bylibyśmy w stanie jutro zacząć realizować wdrożenie tego 5G, ponieważ ta technologia przez ostatnie lata przez telekomy została mocno przetestowana. I to, czego dzisiaj rzeczywiście bardzo, bardzo potrzebujemy i o co zabiegamy, to rzeczywiście, żeby ta przedmiotowa aukcja się odbyła, bo ja się w pełni zgadzam, chcę i muszę z panią minister, że to jest de facto pewnego rodzaju, mówiąc ładnie, nie po polsku, enabler, to jest podstawa do tego, żebyśmy w przyszłości z jednej strony mieli możliwość rozbudowywania internetu rzeczy, IoT, z drugiej strony mieli dostęp do niezawodnej sieci o olbrzymiej przepływności, której do tej pory w ogóle nie mogliśmy doświadczać, no ale przede wszystkim, żebyśmy mieli sieć bezpieczną, ponieważ dzisiejsza sytuacja, kontynuowanie, że będziemy wszystkie dodatkowe urządzenia, które czy wiemy o tym, czy nie, czy się zastanawiamy, czy nie każdego dnia przybywają i korzystają z dzisiejszej sieci 4G, żeby nie spowodowały tego, że ta sieć, nawet jeżeli będziemy mieli do niej prąd, po prostu przestanie działać, bo będzie przeciążona. Ta sieć nie jest przystosowana do takiego wzrostu geometrycznego urządzeń, które z niej korzystają. Dlatego tutaj jest taki no, rzeczywiście postulat, że powinniśmy wszystko zrobić. Jako sektor na pewno to zrobimy, ale potrzebujemy jeszcze działań administracyjnych, żeby ta aukcja się odbyła.
Nie wiem, czy pani minister jeszcze to adwokatem skomentuje. Rozumiem, że prace trwają, tak można by powiedzieć, tak? Nie leży to w moich kompetencjach. Nie zajmuję się tym tematem, ale jak odpowiedziałam na pytanie dotyczące... No dobrze. A panie prezesie, a jaka jest pańska ocena? Czego nam teraz potrzeba? Także z doświadczeń, no mieliśmy program operacyjny Polska Cyfrowa, tak? Teraz, jak rozumiem, w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej również będzie dedykowany program poświęcony cyfryzacji. Tak, dlatego, że jest to zarówno priorytetem w działaniach Unii Europejskiej, to wspomniałem o tym na, co najmniej na najbliższą perspektywę, ale myślę, że w kolejnych będzie. I tak samo jest to priorytetem rządu, więc te potrzeby są nadal spore. One są, to są potrzeby w administracji, ale również pobudzanie innowacyjności w firmach. Ta innowacyjność w firmach w bardzo wielkim stopniu jest również oparta na rozwiązaniach informatycznych. Praktycznie każda technologia to nie jest technologia taka, jak mieliśmy 20 lat temu. Praktycznie w każdej technologii, szczególnie w przemyśle, mamy elementy związane z IT. No niektórzy oceniają, że tak naprawdę 40-50% wszystkich innowacji, które się w tej chwili dzieją, są bezpośrednio albo pośrednio związane właśnie z IT, więc my od tego absolutnie nie uciekniemy. I tak jak wspomniałem, ten kryzys, który miał swoje miejsce 2 lata temu, w 2020 roku, jeszcze jego skutki trwały do zeszłego roku, ten kryzys bardzo unaocznił, jak innowacje, szczególnie właśnie te związane z digitalizacją, jakie one mają znaczenie dla firm. Mogę tu podać parę przykładów, chociażby takich jak firma InPost, która, wiemy, to jest taka, myślę, że nie ma w tym nic złego, że wymieniam kolejne firmy, bo to są akurat dobre firmy, które mogą być ambasadorami polskiej gospodarki, nie tylko w Polsce, ale przede wszystkim za granicą. InPost, który wychodził na rynki zagraniczne, kupił jednego ze swoich największych rywali w Europie, we Francji, ale również wszedł na giełdę. To było największe wejście na giełdę w Europie w zeszłym roku. Więc a dzięki czemu to zrobił? Właśnie dzięki nowym technologiom. Czy firma CCC, która sprzedaje obuwie, dzięki czemu była w bardzo dobrej sytuacji? A właśnie dzięki temu, że założyła taką spółkę digitalną, cyfrową, e-obuwie, która sprzedawała obuwie nie tylko w Polsce, ale w wielu innych krajach, właśnie kanałami cyfrowymi. Miała świetne wyniki. I takich przykładów można by było podać znacznie więcej. Więc no, apel jest taki do wszystkich firm, również do małych, średnich, do firm usługowych, żeby się po prostu nie bały tego procesu, bo przykłady tych firm, które osiągnęły sukces, mogą być dla nich wyznacznikiem przyszłych działań. Ja jeszcze tak powiem ad vocem a propos inwestycji. To z kolei inwestycje także w kulturę, co może się wydawać, że jest, nie łączy się to z naszym tematem o innowacjach i cyfryzacji, ale w kulturę w rozumieniu chociażby odbudowy zabytków. I tutaj to są tak naprawdę historie, które mogą wspierać budowę sektorów kreatywnych. Filmy powstają tam, gdzie jest infrastruktura właśnie pałacowa, zamkowa, i to przyciąga właśnie inwestorów w tych sektorów kreatywnych, wysokomnożnikowych tak naprawdę, wysokomarżowych sektorów, gdzie w oparciu, bo się opieramy właśnie o tą twórczość, kreatywność, a chociażby także gry wideo, które mogą powstawać na podstawie różnych historii jeszcze nieopowiedzianych, więc tu nie zapominajmy, że te technologie tak naprawdę łączą się, potrzebujemy kreatywności, ciekawych historii do opowiedzenia, ciekawych miejsc do pokazania, które promują Polskę, i to jest tak naprawdę już takie napędzające się koło, które prowadzi do tego, że jeszcze większe inwestycje tutaj są realizowane w naszym kraju. Bardzo dziękuję panie minister, i chyba tym głosem zakończymy naszą dyskusję. Ja tylko przypomnę, że brali w niej udział pani Justyna Orłowska, pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do spraw GovTech, jednocześnie szef Centrum GovTech, pan Jerzy Kwieciński, wiceprezes Banku
PKO SA oraz pan Tomasz Dreslerski, dyrektor sektora klientów kluczowych Orange Polska. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję.